Radio Oko. Piotr Grzyb, witam ponownie. Moi drodzy, mam w studiu zapowiadanych gości. Zresztą wczoraj również już wspominałem, że będą. Są nimi Agata Bartkiewicz, dyrektor Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie. Witam serdecznie. Witam. No i jest z nami Krzysztof Michalski, ale Krzysztof jest w roli dzisiaj operatora kamery i obserwatora. Może zanim przejdziemy do meritum sprawy, co u was słychać ciekawego? No, przygotowujemy się do rekrutacji i do pikniku, który odbędzie się 29 maja. No właśnie, to będzie fantastyczna impreza, bo tak naprawdę to troszeczkę połączone też z Dniem Dziecka. Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą w Nagoszewie, lotnisko Grondy. Dokładnie. Tak, dokładnie, dokładnie. Proszę powiedzieć, czego można się spodziewać i co będzie miało miejsce na tej imprezie? To znaczy, plany są dalekosiężne oczywiście. Samo lotnisko to już są samoloty. Będziemy też gościć drifty, a więc profesjonalni driverzy, którzy będą jak najbardziej przewozić również nasze gości. Czego możemy się spodziewać? Różnego rodzaju atrakcji dla dzieci. Tak jak jest w opisie na plakacie, ciężarówki, różnego rodzaju militaria, mamy też znamienitych gości zaproszonych. Warto przyjść, popatrzeć, będzie również wystawa aut, troszeczkę starszych od PRL-u po najnowsze, powiem takim kolokwialnym głosem, odpimpowane. Zapraszam jak najbardziej. Coś się znajdzie dla najmłodszych dzieciaków, coś się znajdzie również dla ich rodziców. Na ząb coś się znajdzie. Na ząb zdecydowanie. Możecie przyjechać głodni, bo będzie kupa dobrego jedzenia. Dokładnie. Naprawdę. Mamy już potwierdzone food trucki, grill. Zapraszamy. Grochówka, kiełbasa. Tak, również po swojsku. Będą też przyloty, pokazy samolotów. Co ciekawe, będzie też przylot balonem na uwięzi. To jest bardzo tak, fajna atrakcja. Tak, tylko tutaj uwaga, balon na uwięzi może latać po godzinie dopiero 16, wtedy kiedy to powietrze będzie troszeczkę chłodniejsze. No tak, to. Ale będzie wszystko do dyspozycji gości, będziecie mogli sobie wsiąść w kosz, zobaczyć jak to ewentualnie wygląda od strony wewnętrznej, a nie tylko od zewnątrz. No właśnie, będą też przyloty widokowe, będzie strefa VIP, będzie ten pokaz starych aut, symulator też ma być. Tak, tak, tak. Strzelnica. Dziękuję. Dzięki firmie ETC PZL Airspace Industries będziemy mieli do dyspozycji symulator. Pozdrawiamy oczywiście gorąco. No i też zespoły, cała masa fantastycznych zespołów, słuchajcie, bo tak naprawdę impreza zaczyna się o godzinie? To już jest tak naprawdę, znaczy tak, ramowo od godziny 13, natomiast zapraszamy wcześniej, ponieważ już będą się tam odbywać drifty na płycie lotniska. Samoloty będą się zlatywać. Tak, będą się zlatywać samoloty, no i będziemy już my. Będą również się zjeżdżać samochody, które będą występować w hangarze. No i cóż, lepiej przyjechać wcześniej i zabukować sobie miejsce. Będzie dużo zespołów, nie tylko występy dziecięce, ale też każdy znajdzie coś dla siebie, bo będzie i bardowo, będzie i rockowo, chociażby zespół Koczis z wokalistą, którym jest Małaszyński, dobrze mówię, pamiętam? Tak, oczywiście. Pozdrawiamy pana Pawła. Bardzo pozdrawiamy pana Pawła. Będą zespoły disco polo, więc na tej imprezie naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Więc jeszcze raz zaprośmy wszystkich, a może coś jeszcze chciałaby pani powiedzieć od siebie, wykorzystać nas. Oczywiście, że tak. Zapraszam was na imprezę, jak najbardziej. Impreza generalnie ma służyć powiązaniu elementu lotniczego z naszą szkołą. I chciałabym również, aby została ona zapamiętana, aby się wpisała w nasz powiat ostrowski i żeby się odbywała corocznie. Dziękujemy oczywiście naszym sponsorom i dziękujemy naszym partnerom.
A powiedzmy coś też, jeśli chodzi o rekrutację, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Przede wszystkim poszukujemy ludzi z pasją do lotnictwa. Nie bójcie się do nas składać papiery. Ja wiem, że progi mogą niektórych przerazić. Natomiast czego poszukujemy w was, to przede wszystkim pasji do lotnictwa i nie tylko. Pasji do życia. Dlatego, że czasami my na początku swojej drogi nie znamy tego, gdzie wylądujemy i nie wiemy tak naprawdę naszego miejsca przeznaczenia, nie znamy tego miejsca przeznaczenia. Natomiast z nami możecie je odkryć. Nie jesteśmy tuzinkową szkołą. No, o tym zresztą się przekonacie, jak przyjdziecie na 29 maja, żeby zobaczyć nas na Dniu Dziecka. Bardzo gorąco zapraszam. Będziemy jeszcze wam przypominać o tej imprezie, chociaż myślę, że kto usłyszał już o niej, nie zapomni. A moim i państwa gościem była Agata Bartkiewicz, dyrektor Centrum Szkolenia Lotniczego, Technikum Lotnicze w Nagoszewie. Dziękuję, zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Radio Oko.